Jerzy Bończak zdobył popularność jako twórca roli sekretarza Dyzmy w serialu Kariera Nikodema Dyzmy oraz grając w filmach Stanisława Barei Miś i Alternatywy 4. Wystąpił także w jednym z hitów kina z czasów PRL-u, czyli Wielkim Szu. Początek lat 90. to kolejne filmy w karierze Jerzego Bończaka. Zagrał w Rozmowach kontrolowanych w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego czy sensacyjnym obrazie Władysława Pasikowskiego Psy. Jerzy Bończak jest cenionym aktorem teatralnym. Zaczynał w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, potem pracował w Stołecznym Teatrze Rozmaitości i Teatrze Nowym. Od 1997 roku jest zatrudniony w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Jerzy Bończak chętnie grywał w produkcjach dla młodzieży. To m.in. Podróże pana Kleksa czy Koniec wakacji. Spotkanie z Jerzym Bończakiem w Elektrowni poprowadził pomysłodawca cyklu spotkań z gwiazdami Włodzimierz Izbana.